Witam Państwa, Robert Dzięba. Kolejny nasz odcinek spotkań z historią, kwadrans z historią. Bardzo ciekawe miejsce, w którym znajdowaliśmy się ostatnio, to Las Kobrzeski. Z Lasu Kobrzeskiego niedaleko jest na lotnisko w Bagiczu i nie sposób tutaj, proszę Państwa, się nie pojawić. A jest także kilka powodów, dla których warto powiedzieć o historii tego miejsca, ale nie o historii tej, która dotyczy samej budowy lotniska. Bo o tym, proszę Państwa, wiadomo dość dużo, tak? Lata 30. fabryka, propaganda mówiła o fabryce Persil, fabryce proszku do prania, która to była realizowana tutaj właśnie w Podkobrzeskim Podczelu w Bagiczu. Można by było mówić także sporo o kulturze wielbarskiej, tak więc jest szansa również, aby o tym coś powiedzieć, ale to nie ten odcinek, moi drodzy. Tym razem zajdziemy sobie do kolejki, która dochodziła do miejscowości Bagicz. Ale zanim to, Państwo w tej chwili trochę straciliście mnie z pola widzenia, to tak jak jesteśmy sobie na spacerach, warto czasami zajrzeć w różne miejsca, o tak jak chociażby tutaj, choć nie jest to do końca może bezpiecznie, poproszę bardzo, dziura w dachu. Natomiast, proszę Państwa, to pokazuje w jakiś sposób i to, w jaki, jak przemawia do nas historia i co po niej zostaje. Jesteśmy w Bagiczu, lotnisko, które już nie istnieje, choć nadal funkcjonuje tu ruch turystyczny. Tak gdyby jedna sprawa, druga sprawa to to, że to lotnisko najpierw po tym, kiedy opuścili je Sowieci, żołnierze radzieccy, 28 maja 1992 roku. Najpierw było regularnie rozkradane, potem dewastowane. Potem mieliśmy różnego rodzaju tragedie, które spowodowały, że wreszcie planowo rozpoczęto jego rozbiórkę. Co ciekawe, bardzo ciekawa była, że tak powiem, no, ciekawe było wytłumaczenie służb polskich, dlaczego pozwolano na rozbiórkę tych obiektów w Bagiczu. Otóż dlatego, że polskie władze nigdy nie wyraziły zgody na ich budowę. Tych obiektów, które tu powstawały. W ogóle lotnisko powstało nielegalnie. No oczywiście polskie władze dobrze by było, gdy zajrzały jeszcze do porozumienia pomiędzy rządem polskim a ZSRR z lat 50., kiedy na pewne rzeczy po prostu pozwalano i polskie władze urzędowo przymykały na to oko. A dzisiaj, proszę Państwa, no właśnie, wszystko to się zapada, wszystko to ulega jakiejś erozji. Mamy niewiele tych elementów. Warto by było się zastanowić nad tym, w jaki sposób zachować to dla potomnych. I tak jak w tej chwili, proszę Państwa, mamy dość dużo wysypisk tutaj na tym terenie, na terenie lotniska. Mamy również bardzo dużo zawalisk. One też się pojawiają. Te obiekty ulegają regularnie erozji, regularnie ulegają jakiemuś rozpadowi. Warto by było coś niecoś zostawić dla potomnych, bo za kilkanaście lat niewiele tu będzie. Czy to ważne? No chyba tak, bo mówi to w końcu o naszej historii. Ważnej historii, w dodatku zimnej wojny, więc nie warto lekceważyć tego elementu. W związku z tym, proszę Państwa, my jako grupa fanów związana z koleją postanowiliśmy pójść śladami kolejki. Tutaj jesteśmy w jednym z hangarów. Niewiele już z tego zostało, Państwo sami możecie zobaczyć, prawda? Proszę, wszystko się rozpada, wszystko się wali. Być może w tym hangarze coś uda się zbudować. Dwa hangary, jeden przez lotników, a drugi przez bractwo motocyklowe. Te dwa hangary są zagospodarowane. My tymczasem udaliśmy się szlakiem kolejki. Kolejki, która dochodziła do Bagicza, a także zbiorników na paliwo, które są zachowane. Ja zapraszam Państwa do obejrzenia tego filmiku, który zarejestrowaliśmy, który pokazuje nie tylko jak to funkcjonowało, bo udało się dotrzeć także do starych zdjęć i materiałów, ale także pokazuje co zostało. A ja miałem okazję pierwszy raz w życiu tamtędy pójść. Być może nie do końca będę Państwa zachęcał do tego, żeby na takie wycieczki w tej chwili, zwłaszcza w czasie epidemii, chodzić, ale kto wie, może na przyszłość to dobra okazja do tego, żeby gdzieś się wybrać. Niezwykle ciekawa scena odjeżdżającego pociągu ze stacji Zacisze Morskie. To stacja Ustronie Morskie, a to już pociąg, który przypadkiem ekipa filmowa nakręciła podczas realizacji filmu
filmu pod tytułem Koniec sezonu na lody z 1987 roku zespołu Illusion. A to już stacja Bagicz. Stacja, z której odchodziła bocznica kolejowa, tu widoczna już z dnia dzisiejszego, rozebrana do lotniska w Bagiczu. Pociąg Pobrzeże. Niedzielny kurs do Wrocławia Głównego. I tory, które prowadzą bezpośrednio do Koszalina, a obok znajdowała się bocznica kolejowa, która ułatwiała przejazdy do lotniska w Bagiczu. Powracający niedzielny pociąg do Kołobrzegu, pociąg Ustronie, a obok właśnie znajdowała się bocznica, która prowadziła na lotnisko. Widok dzisiaj zapomniany, ale przecież jeszcze kilkanaście lat temu kursowały tędy pociągi. Struga Malechowska i przepust, a tędy właśnie biegły tory w kierunku lasu prowadzącego na lotnisko. Wybieramy się tam wycieczką po to, żeby zobaczyć, jak wyglądał ten teren. Zachowała się część podkładów na terenie, zwłaszcza bagiennym, z okazji usuwania torowiska i szyn. Dzisiaj początkowo ten teren jest bardzo niegościnny, ale zachowało się tu jeszcze sporo elementów dawnej bocznicy prowadzącej do Bagicza pod Czelem. I przede wszystkim zachowała się konstrukcja mostowa prowadząca przez bagna. Widać ewidentnie, że została zbudowana bardzo solidnie i konkretnie. Są to podpory zabite w bagnie, na których ułożono żelbetową konstrukcję, która następnie podtrzymywała linię prowadzącą do Bagicza. A tu zachowane ogrodzenie. Świetnie zachowane po dziś dzień. Słupy betonowe i drut kolczasty, a także brama, która blokowała wjazd na teren lotniska kolei. I wiele elementów, które również po dziś dzień się zachowało. Żelbetowe konstrukcje i fragment śruby torowej. Bocznica dzisiaj mogłaby służyć za ścieżkę rowerową, przebiega w Podczelu obok ujęcia wody, a następnie zawiera wiele ciekawych elementów zachowanych w krajobrazie, chociażby rampa kolejowa, która w bardzo dobrym stanie zachowała się po dziś dzień. I jeśli dobrze przyjrzymy się tej konstrukcji, zobaczymy oryginalne malunki wojskowe z dawnych lat. I ciekawostka, zachował się również budynek współczesny, budynek zbudowany na konstrukcji dawnej rampy prowadzącej do lotniska w Bagiczu. Idąc kawałek dalej, dochodzimy do schronu podziemnego, który przy okazji mieliśmy okazję zwiedzić. W Bagiczu jest wiele takich miejsc na lotnisku, które mniej więcej w ten sposób właśnie wyglądają. A dalej, idąc również nieistniejącym już torowiskiem, dochodzimy do miejsca, w którym żołnierze radzieccy zrzucali węgiel. Jeszcze w niektórych miejscach można zobaczyć fragmenty porozrzucane na ziemi, fragmenty węgla. Oczywiście nie zatrzymujemy się w tym miejscu, bo to był tylko fragment bocznicy. Druga część bocznicy wiodła do bazy paliwowej i tam zachowało się wiele podkładów żelbetowych zrzuconych do zbiornika przeciwpożarowego, rozebranych, zniszczonych, uszkodzonych
są one również śladami bocznicy kolejowej prowadzącej na lotnisko. A tu teren bazy paliwowej. Jak widać po śladach zachowanych w wodzie, paliwo nadal tam występuje. Zachowały się również po dziś dzień elementy zbiorników, do których przepompowywano paliwo, a następnie specjalną linią było ono przepompowywane na pas startowy, gdzie tankowano samoloty. A tak ten teren wyglądał jeszcze kilkanaście lat temu. Zdjęcie Tomka Łuchwiewicza, tory prowadzące na bocznicę paliwową i zbiorniki, wielkie, ogromne zbiorniki, do których przelewano paliwo, a następnie pompowano je na pas startowy, gdzie tankowały samoloty. Ja zapraszam Państwa na stronę www.historiakołobrzegu.pl. Tam na tej stronie możecie Państwo znaleźć różne elementy związane z historią miasta, nasze artykuły, opracowania, a także bardzo, bardzo dużo zdjęć historii miasta, szczególnie powojennej, ale nie tylko. www.historiakolobrzegu.pl. A dla tych, którzy szerzej interesują się historią Bagicza, Podczela, lotniska, czasów niemieckich i radzieckich na tym terenie, zapraszam na stronę www.twierdzakolobrzeg.pl. Tam Państwo znajdziecie całe mnóstwo interesujących Was materiałów. Ja zapraszam na kolejną naszą wycieczkę. Zobaczymy, gdzie nas nogi poniosą i na co pozwoli nam pogoda, bo mamy, proszę Państwa, piękną pogodę. Wiosna nam dopisuje, tak więc o czymś pomyślimy. Powrócimy również, bo też pamiętam o tym, proszę Państwa, historia Kołobrzegu w związku z 75. rocznicą nastania administracji polskiej w Kołobrzegu. Tak, proszę Państwa, wrócimy do tego. Pracujemy w tej chwili także i nad tymi wspomnieniami i materiałami. To już wkrótce na antenie telewizji kablowej Kołobrzeg, a także w Radio Kołobrzeg. Zaprasza Robert Dzęba. Do usłyszenia, do zobaczenia.